Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich zainteresowanych lekarzy medycyną estetyczną zaprosić na 22. Światowy Kongres Medycyny Estetycznej, który po raz pierwszy w historii będzie gościł w Polsce. Będzie to nasz, czyli Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej Anti-Aging, już 19. kongres, który organizujemy. Będzie ciekawy przez fakt tego, że będziemy gościli wielu, wielu lekarzy i to często bardzo znanych z całego świata. Będą ciekawe sesje. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka. Przede wszystkim po raz pierwszy będziemy zajmowali się evidence-based medicine, a medycyna estetyczna, czyli medycyna oparta na faktach i medycyna estetyczna. Zobaczymy, co z tego, co robimy, znajduje potwierdzenie w recenzowanej literaturze medycznej. Będą również ciekawe sesje poświęcone tkance tłuszczowej. Będzie sesja biznesowa, w której będą uczestniczyli nie tylko lekarze, która jest również dosyć istotna w naszej aktywności, w przeważającej części prywatnej. Co jeszcze? Tych sesji będzie bardzo dużo i staramy się jeszcze jeden istotny element, który chciałem Państwu zwrócić uwagę. Wydłużamy przerwy, tak lunchową, jak i kawową, żeby dać większy komfort pobytu, żebyście Państwo też mieli więcej czasu na kontakty z firmami, których będzie w tym roku rzeczywiście bardzo dużo. Przybywajcie tłumnie, przybywajcie wypoczęci, z otwartymi głowami, bo w sobotę będzie kolacja galowa, która będzie się odbywała po raz pierwszy w tak prestiżowym miejscu, jakim są Arkady Kubickiego, Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu w hotelu Hilton 26-29 września. Dziękuję.